Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Michał Reszka i mam dla was przesłanie. Bo postać Jezusa w tym kraju jest bardzo zakłamana. Jest tyle negatywnej informacji o Jezusie i masa ludzi głosi o Jezusie, ale niewielu ludzi zna tego Jezusa. Myśmy poznali Jezusa i o Nim chcemy wam dzisiaj mówić. Tak jak moi przyjaciele mówili przede mną, tak jak ja wam powiem, że jest tylko jedna droga do Boga. Jedna. Nie ma wielu dróg. Jedna. Jest nią Jezus Chrystus. Każdy, kto wierzy, zbawiony będzie. Nie z uczynków, nie z sakramentów, nie z innych sposobów, nie przez świętych, nie przez innych ludzi. Tylko i wyłącznie przez Jezusa. Słucham. To do moich przyjaciół proszę. Ja tutaj głoszę. Nie ma wielu dróg. Jest tylko jedna droga. Pomimo tego, że wielu innych mówi inaczej. Jednak Pismo mówi wyraźnie. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nikt. Nikt. Jeżeli próbujecie innych dróg, to zawsze się rozbijecie. Zawsze jest jakaś pala, brama, której nie przejdziecie. Bo nie ma innej drogi. Nie ma, po prostu nie istnieje. Każda inna droga prowadzi do szatana i do diabła, bo albowiem napisano, że diabeł przybiera postać anioła światłości. Przyjaciele, my jesteśmy tutaj po to, żebyście wy poznali prawdę, żebyście poznali tego jedynego Boga, tego prawdziwego, żeby zaprezentować tego, to, że Jezus żyje. Jezus żyje cały czas, działa w słowie i mocy. Jesteśmy tego żywym przykładem. Jeżeli ktoś z was potrzebuje wsparcia, posilenia, uleczenia, to jesteśmy tutaj dzisiaj dla was. Bo każda choroba odchodzi na imię Jezus i nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. Nie ma. Dlatego też tutaj dzisiaj stoimy. Przyjaciele, ja poznałem Jezusa 15 lat temu. Od tamtego czasu zacząłem z Nim żyć. Zacząłem funkcjonować w prawdach i mechanizmach Bożych. Może nie wszystko jeszcze wtedy rozumiałem, ale szedłem cały czas do przodu, cały czas się rozwijając. Teraz stoję tutaj jako misjonarz w mieście Szczecin. Przyjechałem tutaj do moich przyjaciół, do mojej rodziny. I wraz z nimi ogłaszam wam prawdę. Bo każdy z was może poznać prawdę, jeżeli tego chce. Bo prawdę widać w całym stworzeniu. Bo Bóg dał wam się poznać. Tylko zostaliście okłamani, oszukani przez systemy religijne tego świata. Przez ludzi, którzy nigdy nie poznali Boga. Jesteście oszukani, bo powiedziano wam, że możecie dostąpić zbawienia inny sposób niż wiary Jezusa Chrystusa. Nie ma innego sposobu, przyjaciele. Jeżeli ty usłyszałeś inne słowa, to zostałeś okłamany. Nie zbawi cię żaden święty człowiek. Tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Bo tylko przez Niego się wykonało zbawienie dla świata. Tam na krzyżu 2000 lat temu, tam się wykonało zbawienie. 2000 lat temu, na tamtym krzyżu, kiedy Jezus zmartwychwstał z tego grobu. Wtedy dokonało się Twoje zbawienie. Jeżeli chcesz, żeby Twój grzech nie został już nigdy policzony, przyjdź do nas, a my Ci pokażemy, jak to zrobić. Każdy z nas to przeżył. Każdy z nas w tym żyje. W codziennym przebaczeniu. Dla nas nie ma potępienia. Potępienie nad nami nie panuje. Grzech nad nami nie panuje. Oto to jest tylko i wyłącznie wolność, którą można otrzymać tylko w Chrystusie. Nie ma innej wolności. Każda inna wolność to fikcja. Możecie mieć emocjonalne zajawki, jakieś podniesienia na duszy, ale to nie będzie wolność. Zawsze wrócicie do tego piekła, w którym żyjecie. Zawsze wrócicie do stanu wyjścia, bo prawdziwa wolność jest tylko i wyłącznie w Chrystusie. Nie ma innej drogi. Nie ma. I nigdy nie było i nigdy nie będzie. Tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest odpuszczenie grzechów. Nie dostaniecie odpuszczenia, jak pójdziecie do odpustu. Nie dostaniecie odpuszczenia, jak zrobicie kilka modlitw. Nie dostaniecie odpuszczenia, jak pójdziecie w pielgrzymkę. Tam tego nie ma. To tylko chodzi o pieniądze. A pieniądze są po to, żeby służyć. Żeby służyć. Dlatego też my, nasze finanse,
pakujemy w Królestwo Boże. Ja jestem tutaj dzisiaj, przyjechałem ze Szczecina po to, żeby dzisiaj do was głosić. Po to, żeby do was głosić słowa prawdy i życia. Bo każdy z was może to wziąć. Chociaż niewielu z was przyjmuje moje słowa, to jednak choć jedna dusza otrzyma dzisiaj to, co ja mówię, to jest warto. To jest warte. Warte tej ceny. Przyjacielu, słowa, które głoszę, są prawdą i życiem. Te słowa, które ci daję, to jest życie dla ciebie, personalne. Żebyś ty mógł przejść ze śmierci do życia, a nie żyć połowicznie czy skrawkowo. Wiecie, nawet w kościele żyjąc, przyjmując zbawienie, można żyć beznadziejnie, bez sensu. Można żyć połowicznie. To życie nie ma blasku, nie ma radości, nie ma miłości. To życie to taki byt egzystencjonalny. Ale w Jezusie jest pełnia życia. Ale w Jezusie jest pełnia wolności. Jest pełnia miłości. Jest pełnia. Jezus jest kompletny. I jeżeli chcesz, a znasz już tego Boga, którego głoszę, jeżeli chcesz żyć pełnią życia, codziennie się radować, codziennie się rozwijać, przejść do przodu, żyć i czerpać z życia ile wlezie, przyjdź do nas, a my ci to pokażemy. Dziękuję Bogu za to, że są ludzie, którzy nauczyli się tak żyć. I dzięki nim ja też mogę tak żyć, bo im pokazali drogę. Przyjacielu, nie da się żyć z Bogiem bez ojcostwa. Nie da się żyć z Bogiem bez tego, który dał ci życie. Musisz z nim współpracować. Musisz non-stop współpracować. A żeby współpracować, to musisz wiedzieć jak. Przyjaciele, dziękuję za to, że chociaż jedna osoba z was zechciała mnie wysłuchać. Tak jak mówiłem wcześniej, jest jedna droga do Boga, jedna jedyna. Jest nią Jezus Chrystus. Tylko On, tylko przez Niego i tylko przez wiarę w Niego. Tylko i wyłącznie.